Witajcie. Chcę wam teraz powiedzieć taką rzecz, że słuchałem uważnie różnych stacji radiowych. No trudno, po prostu właściwie to trudno powiedzieć, że o różnych, bo wszystkie są takie same, wiadomo na co nastawione. I powiem wam, że no nie ma takich informacji, że oto rolnicy, że w sensie rzetelnych informacji, że zablokowali Warszawę, że tam po prostu jest dużo tylko tych rolników, powiedzmy tam bardzo takie szczątkowe, jakby to było takie, słuchajcie, bardziej uciążliwe niż miałby być sens tych strajków naszych. I to mnie po prostu bardzo tutaj niepokoi pod tym względem, dlatego myślę, że te media nie bardzo po prostu są rzetelne, chociaż w żadnym stopniu po prostu czegoś takiego nie ma. Jest to temat, powiem wam szczerze, poboczny, jakby w ogóle nic się nie stało, jakby nikt niczego nie zauważył. Jakaś taka, po prostu nie wiem, co oni z nas robią, co oni sobie myślą, ale jest to naprawdę, wygląda na żart jakiś po prostu, że nie traktują nas w ogóle poważnie. Więc będę się starał, słuchajcie, zobaczyć, wyszukać innych źródłach, co tu się dzieje, na czym to polega i tak dalej, żeby wam cokolwiek rzetelnego przekazać w tej kwestii. W każdym razie to, co zauważyłem, na czym się media skupiają, to oczywiście premier będzie rozmawiał z rolnikami w sobotę, zaprasza na spotkanie i mówi, że oto rozumie sytuację i porozmawia w Brukseli. To są jakieś jaja po prostu, ja tego nie pojmuję. To jest żart. Sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo poważna. Oni tego w ogóle nie widzą. To jest tak, jak po prostu pluć komuś w twarz, a ten będzie mówił, że deszcz pada. No po prostu nie wiem, skąd oni ich wzięli, co to są za ludzie i co oni sobie reprezentują, ale dla mnie to jest po prostu jedna wielka, jakaś, nie wiem, klika od niczego oderwana. Słuchajcie, tyle na ten czas. Na pewno coś jeszcze dzisiaj wam do tego filmiku dołożę, ale trzymam rękę na pulsie. Witajcie ponownie. Więc tak, co się okazało, było w sumie do przewidzenia, że zaczną się jakieś zamieszki, ponieważ taki pokojowy strajk absolutnie i w ogóle protest, taki no, strajk, protest jest jak najbardziej nie na rękę rządzącym i to jest zrozumiałe, że musieli dokonać jakiejś prowokacji, po czym zrzucić oczywiście winę na organizatorów, rolników i na wszystkich, tylko nie na nich. Zresztą znamy dokładnie obecną władzę, jak postępowała z górnikami, prawda, jak postępowała z Marszem Niepodległości, gdzie tam po prostu, no co ja będę mówił, po prostu wiemy, jak ta władza, jakie oni mają podejście do człowieka, więc to jest totalna abstrakcja, jeśli chodzi o standaryzację po prostu ich poczynań. W ogóle chodzi ogólnie o to, żeby nas rozbić, zniszczyć i pokazać, że my wcale nie chcieliśmy żadnych pozytywnych zmian, tylko zależało nam na rozrubach i jestem absolutnie przekonany, że za chwilę dojdzie do sytuacji, w której rządząca obecnie Koalicja Zdrady Narodowej powie, że oto wszystkiemu winne jest Prawo i Sprawiedliwość, bo pewnie ci rolnicy popierają PiS i tak dalej, i tak dalej. Nie ma się absolutnie tutaj czemu dziwić, że tak po prostu będzie. Oni tak funkcjonują, oni tak działają, więc chodzi o taką rzecz, że partię Prawo i Sprawiedliwość popiera według tych nie tyle sondaży, co głosujących prawie 7,5 miliona ludzi. I oni nie są nazywani, nie wiem, Polakami, obywatelami i tak dalej, tylko tak jak to było już jakiś czas temu, zostali nazwani problemem. Tak, bo jest to dla obecnej władzy problem, ponieważ wybory przegrali, natomiast to, że udało im się jakimś, że tak powiem, psim swędem połączyć i zrobili po prostu twór, który nie wiadomo właśnie co to jest, bo to taka krzyżówka psa z jeżem, to doszli po prostu do tego, że próbują, zrobili sobie taką umowę koalicyjną i w tym sposobie właśnie przejęli władzę. No ale taka jest właśnie demokracja i nie można po prostu tutaj nic z tego zarzucić. Niemniej jednak musimy uważać naprawdę, bo to są ludzie, którym pod żadnym, absolutnie żadnym pozorem nie wolno ufać. Wszystko na piśmie, wszystko na papierze, bardzo konkretnie i
pamiętajcie, zresztą oni nie raz się, słuchajcie, wycofywali albo nie realizowali postanowień zawartych na papierze. No i wiadomo, jeśli tego nie zrobią i to będzie, po prostu trzeba im dać naprawdę nie dłużej niż 3 dni i mało tego, przy okazji cały czas strajkować, nie odpuszczać. Jeśli tego nie zrealizują w ciągu na przykład 3 dni od momentu spotkania się i ustalenia pewnych rzeczy, no to strajk pójdzie już naprawdę, protesty z całej pary, moim zdaniem. Francja tutaj, powiedzmy, czy Niemcy, czy inne kraje, które bardzo, bardzo mocno podchodzą do tych strajków. Widzieliście tam po prostu wyrzucanie gnojówki, obornika, wszystkiego, blokowanie, palenie opon po prostu po całości. To tak to powinno wyglądać. Nie wiem, ja tylko mam nadzieję, że jeśli by sytuacja do tego stopnia się zaogniła, a to wszystko na to wskazuje, ponieważ jeszcze raz podkreślam, ja tym ludziom nie ufam, więc jeśli by sytuacja się zaogniła, to mam nadzieję, że gdyby przyszło do tego, że wyjdzie policja i wojsko na ulicę, a dopuszczam tą możliwość, to wojsko i policja zachowa się jak trzeba i stanie po stronie narodu. Że nie stanie się elementem rozgrywki politycznej, tylko staną tam, gdzie jest ich miejsce. A miejsce jest przy narodzie. Słuchajcie, jeszcze tak słuchałem takiego wywiadu, nie wiem z kim niestety, bo to było akurat po drodze. W każdym razie redaktor Mazurek przeprowadzał wywiad z kimś z PO. No i słuchajcie, no wiadomo jak tam jest, że po prostu już zaczęło się takie jakieś, nie wiem, szczypanie, dogryzanie, szpile i tak dalej, jakkolwiek by to nazwał, że oto Platforma wymyśliła sobie teraz nowy temat, że Kaczyński będzie chciał, słuchajcie, sfałszować wybory. No i po prostu na końcu tej rozmowy Mazurek skwitował, cokolwiek wy tam bierzecie w Platformie, to bierzcie tego połowę mniej. No i słusznie po prostu, to już oni, słuchajcie, nie mają żadnych argumentów, oni mają jedyny argument, bo PiS, bo to, bo tamto, po prostu tam się nic nie dzieje, tam się nic nie wydarzy w tych pustakach. Nie wiem, jak nawet brakuje mi słów co do tego, żeby to jakkolwiek skomentować. W każdym razie, tak, zbliżają się wybory i ta kampania będzie naprawdę bardzo, bardzo dla nas ważna. Dla nas, w sensie dla Polaków, i nie dajcie się zwieść żadnym takim nędznym hasłom, jak to miało miejsce teraz w tych wyborach, które były, bo oni po prostu tylko patrzą na naiwność po prostu ludzi, jak nimi zmanipulować. I pamiętajcie jedną rzecz, tak już kończąc ten film, jeżeli Tusk was okłamał, to Tusk jest kłamcą. Ale jeżeli was okłamał drugi raz, to wy jesteście idiotami. I wybaczcie, to jest po prostu prawda. I zastanówcie się dobrze nad tym, naprawdę. Po prostu nie bądźcie idiotami. Nie dajcie się nabrać na te frazesy, na te banały, na te kłamstwa, które po prostu... tam nie ma naprawdę słów, ja nie wiem. Oni naprawdę, słuchajcie, rządzili 8 lat wcześniej. Wcześniej rządzili w formacji AWS, wcześniej w KLD. Ja ich wszystkich pamiętam. Jak to wszystko pamiętam, co się zdarzyło. Wiem, że od lat 90., kiedy to wszystko, po prostu ten cały PZPR romnął i ta komuna, to ci ludzie ustawiają się i tylko zmieniają cały czas. Zobaczcie naprawdę na proste rzeczy. Kto wtedy rządził? Gdzie jest dzisiaj Balcerowicz? Gdzie jest dzisiaj Lewandowski? Z kim są? Gdzie jest Hübner? Gdzie jest ja nie pamiętam, jak ona się nazywała, ta premierzyca i tak dalej. Co oni mają, co oni sobie reprezentują i gdzie w tej chwili są? Kto głosuje w parlamencie przeciwko Polsce? We wszystkim. Więc nie wierzcie im, że oto oni będą chcieli waszego dobra. Nie ma mowy. Ich interesuje kasa. A mało tego, że kasa, ich interesuje upadek państwa polskiego i Polaków. Upodlić ludzi. Tak. Traktują nas po prostu jak dno i zero. Nic. Absolutnie nic. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.